Dzień dobry. Rozpoczynam dzień szósty. Trochę późno wstałem, bo trochę późno się położyłem wczoraj. Wczorajszy wieczór zakończył się w barze. Trzeba było to troszeczkę odespać, ale jestem zupełnie zdrowy. Wszystko oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Dobra, nie ględzę. Idę na śniadanie. Po śniadaniu mamy spacer. Pogoda dzisiaj jest wybitnie spacerowa. Będę zobaczyć na plaży, jak wygląda. Jak nie będzie ludzi, może teraz sobie przyjdę pochodzić z wykrywką i poszukać. Piękny zapach lasu sosnowego. Trochę spacerowiczów jest, ale nie dużo. O! Widzę, że traktor jeździł po plaży. Wszystko równał. Może i śmieci by zbierał przy okazji. Ale przy drugiej wieży leży dużo kolonistów. I może coś im tam z tej kieszeni powypada. Słońca nie ma, ale nie ma też wiatru. Cichutko i spokojnie. Pogłębiarka się napracowała. A tutaj piasek się zbiera, tak jak się zbierał. Widać tutaj łachę. Tu już jest dużo, dużo głębiej, od razu spadł. A tutaj piasek nachodzi. I po sezonie jest normalnie wysepka, na którą można zeskoczyć. Zbliża się pora obiadowa. Dzwonił obiadow. I mówi tak. Była kuchnia polska. Była kuchnia gruzińska. Była kuchnia turecka. A teraz czas na kuchnię węgierską. Więc idę na placek po węgiersku do Barakudy. Placek węgierski jest podawany w różnych miejscach, ale tam mi się wydaje jest najlepszy. Ale pogodziło się, bo rano nie było za specjalnie. Tam sami widzieliście. Myślę, że jeszcze nie będzie kolejek do jedzenia i do obiadu. Jest mój placek. Możemy przystępować do konsumpcji. Jedzona. Strach się ruszyć teraz. Jedzenie w Barakudzie jest naprawdę dobre. Placek po węgiersku miażdży. Aczkolwiek zamawiałem tam wiele innych rzeczy. Też były bardzo dobre. Podnieśli ceny troszeczkę w stosunku do i czasu sprzed sezonu, z czerwca, jak i z ubiegłego roku. No, ale no niestety, tego się nie przeskoczy. Najważniejsze, że jakość jest cały czas bardzo dobra. Wieczór z wykrywką numer 6. Nie byłem dzisiaj rano, nie byłem wczoraj wieczorem, bo robiłem co innego. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na plaży. Dzisiaj rano na spacerze widziałem, że była maszyna, która jeździła rano i czyściła całą plażę. Więc może nie będzie tyle śmieci po prostu. Czy uda się coś znaleźć, to się dopiero okaże. No i ciekawe, czy będę pierwszy, czy już ktoś jest i łazi. No za każdym razem mam takie szczęście, że łazi co najmniej dwóch.
poszukiwaczy. Siedzę sobie wczoraj przy tym barze, rozmawiamy. Przychodzi kobieta, która zamawia sobie tam piwo. Jakieś rozmowy na temat ośrodka. Mówi, że przyjechała tutaj z sentymentu, bo była tutaj 26 lat temu. Na co barman mówi, ten pan przyjeżdża tutaj od 40 lat. Kobieta patrzy na mnie, mówi, Jezu, panie kochany, to ile pan ma lat, że pan od 40 tu przyjeżdża? 74, tylko że młodo wyglądam po prostu. Nie mogę uwierzyć. Tam mamy jednego wspólnika. Tam mam drugiego wspólnika. Ja jestem na środku. I zgodnie z filozofią kopania na plaży obchodzę dokładnie i sprawdzam wszystkie miejsca, po których jeszcze są ślady, że były parawany. Skutkuje to oczywiście puszkami, kapslami i tak dalej. Jak na razie znalazłem tylko 10 groszy i 20 groszy. I teraz sobie kopię w takim kolejnym miejscu. Tutaj dokładnie widać, jak szedł parawan. Sądząc po tym, jak wielki parawan był tutaj wkopany, obstawiam jakieś januszostwo. Co najmniej kilka puszek po piwie, papierków, po jakichś wafelkach i tak dalej. I kolejny wrzeszczący sygnał i mówię sobie, znowu pucha. I jeszcze mi się tak metalowo mieni. I ja patrzę. A to motyl. Ciekawe znalezisko, nie powiem. Oby więcej takich. Dobra, zrobimy tak. Za każdy znaleziony fant podniosę jeden kapsel, który znajdę. Myślę, że to będzie uczciwy deal. Wszystkich nie wyzbieram, bo tego nie udźwigną. Jeden fant, jeden kapsel. Ludzie zaczynają się szykować do zachodu słońca, do selfiów. A ja proszę, cyk, przytulamy złotóweczkę. Kolejny sygnał jest dwójeczka. Za dwójeczkę podnoszę dwa kapsle w takim razie. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. I jeszcze czerwony szkwał, który zaraz będzie pod słońcem przepływał. Ciemno już kompletnie prawie, a tu nic więcej się już nie chce trafić. Trzyma się, znaleziska skończyły na dzisiaj. I tak już prawie nic nie widzę. Ilość odyńców, którzy chodzą po plaży i szukają na takim krótkim odcinku i na takiej małej plaży jest zatrważająca. Przekłada się to niestety na brak jakichś spektakularnych wyników, bo wszystko się dzieli na kilku. Nie chce mi się rozmachać, a do mojego wejścia na plażę jeszcze kawał drogi. Czas na podsumowanie dnia 6. Dzisiejszy dzień był troszeczkę leniwy. Po wczorajszej wieczornej wizycie w barze, dzisiaj od rana troszkę mi się nie chciało różnych rzeczy. Ale jak już potem zrobiło się lepiej, no to widzieliście, spacer jeden, spacer drugi. Taki naprawdę leniwy dzień, w którym nie za wiele się wydarzyło. Podczas wieczornego chodzenia z wykrywką spotkałem tym razem 4 entuzjastów chodzenia z wykrywaczem. Kręciliśmy się tak naprawdę w kółko. Jeden chodził po śladach drugiego. Porozmawiałem sobie z jednym z tych gości. I potwierdził to, co wydawało mi się, że ma miejsce. Czyli no jakby chodził jeden po tej plaży, to coś by tam sobie ciekawego znalazł, natomiast jak to się dzieli na 4 czy na 5, no to wychodzą groszowe sprawy. No i nie ma żadnych spektakularnych efektów. Aczkolwiek dzisiaj, pomimo tego, że chodziło u nas 4 czy 5, no to monet znalazłem, wydaje mi się, najwięcej. Już wam pokazuję. 4, 6, 8, 9, 10. 10 zł z jakimiś drobiazgami.
pierścionek. I nóż, motylek. O. Ciekawe znalezisko. Chwilę potem, jak wszedłem na plażę, podszedł do mnie gość z pytaniem, czy czasem nie znalazłem telefonu, bo zgubił telefon. No i telefonu nie ma. Myślałem, że zgubił go teraz, w danym dniu, i no, zaoferowałem, że mogę pomóc poszukać tego telefonu. Mówi, że zgubił go 2 dni temu. W związku z tym, że chodziło nas tam kilku, no to już pewnie ten telefon ktoś znalazł. Na domiar złego, dzisiaj rano po plaży jeździł traktor z urządzeniem sprzątającym, który też równał plażę, więc myślę, że telefon zaorał i zabrał ze sobą pewnie. 6 dzień możemy uznać, że zakończony. Godzina 23:31. Czas się kłaść spać. Jutro dzień 7 i to będzie dzień ostatni pobytu umrzeżenia. Pełny. Bo w sobotę wyjazd. Więc jutro dzień ostatni. Na jutro też parę rzeczy mam zaplanowanych, które chciałbym zrobić. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia jutro rano. Trzymajcie się. Cześć.